Mięsożerca, wróg numer jeden, nie jest o koncepcjach żywieniowych, bo weganizm i wegetarianizm dzisiaj przestały być propozycjami dietetycznymi. Są ofertą ideologiczną. To jest przyszłość po prostu. I każdy taki festiwal, myślę, że coraz bardziej udowadnia ludziom, że to nie jest tylko przerzucenie się z kotleta mielonego na kotleta sojowego, tylko jakby szereg dodatków. Z tego wyrastają różne zagrożenia. Oczywiście to są zagrożenia, też będzie o tym mowa w filmie, ekoterroryzmem, wegoterroryzmem, to już są zagrożenia dla po prostu, dla rolnictwa, dla ludzi zatrudnionych w tej gałęzi rolnictwa typu hodowla czy przemysł futrzarski, ale też są zagrożenia dla naszej wiary i staraliśmy się przez ten film odpowiedzieć, próbować zdefiniować właśnie to zjawisko i co ono tak naprawdę ze sobą niesie. No jest to jakaś taka miła żaróweczka, która tam przyświeca w głowie. Właśnie, a jak niejedzenie mięsa może wpłynąć na poprawę klimatu? No przede wszystkim zmniejsza się ślad węglowy, który jest produkowany jakby przy hodowli zwierząt. Jest to też taki neomarksistowski konstrukt, takie pewne chwytliwe hasełko, za którym stoi ideologia, której rdzeniem tak naprawdę jest dążenie do zdepopulowania świata.